Zmiany w przepisie ruchu drogowym stawiają pieszego na uprzywilejowanej pozycji. Od 1 czerwca bieżącego roku, zbliżając się do przejścia dla pieszych, pieszy ma pierwszeństwo. Co jeszcze się zmieniło? Czy z telefonem komórkowym wejdziemy na pasy? Czy ze słuchawkami w uszach będziemy mogli przejść przez te pasy, nie łamiąc przepisów ruchu drogowego? O tym wszystkim opowie rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach Dawid Wietrzyk. Pieszy, wchodząc na przejście, ma teraz pierwszeństwo przed pojazdem. Jednak warto pamiętać, że nowe przepisy mówią, że pieszy przechodzący przez jezdnię czy przejście dla pieszych ma zakaz korzystania z telefonu komórkowego. Stwarzało to niejednokrotnie zagrożenie i było przyczyną groźnych wypadków czy kolizji. Dodatkowo zmieniła się też dopuszczalna prędkość w obszarze zabudowanym. Aktualnie wynosi ona 50 km na godzinę przez całą dobę. Jak to ma wyglądać w praktyce? Czy kierowca ma przewidzieć, że pieszy chce wejść na jezdnię, że chce przejść przez pasy? Kierowca, bezwzględnie zbliżając się do każdego przejścia dla pieszych, musi zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę nie tylko na jezdnię i przejście, ale także na jego otoczenie. Tak, aby przewidzieć, że pieszy, który jest w pobliżu, być może będzie chciał przejść przez jezdnię, więc kierowca powinien zachować ostrożność, zwolnić i w razie, kiedy pieszy będzie chciał przejść, przepuścić go. Co grozi kierowcom za nieprzestrzeganie tych zasad? Za nieprzestrzeganie przepisów i popełnianie wykroczeń w ruchu drogowym grożą mandaty. Sprawy też mogą zostać skierowane do sądu.